Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Ostatnio często opowiadamy Wam o przypadkach, kiedy jednostki, konkretnie szpiedzy, robili w wała przeciwnika. Dzisiaj też będzie o oszukiwaniu wroga, tylko na o wiele większą skalę. O operacjach, które wymagały zaangażowania wielu osób, no bo jednostka nie dałaby rady. Przesunąć wielkiego portowego miasta o parę kilometrów, albo upozorować desantu spadochronowego. Dziś przedstawimy Wam operacje trochę podobne do Operacji Fortitude, ale no właśnie, ta dobrze znana Wam już operacja wcale nie była jedynym przypadkiem w czasie II wojny światowej, kiedy Niemcy zostali zrobieni w tytaniczne bambuko. O dwóch podobnych operacjach opowiemy Wam już teraz w historii bez cenzury. W 1941 roku nic nie zapowiadało porażki Niemców. Dominowali na zajętych terenach i zdobywali kolejne terytoria, nie inaczej było w Afryce, za sprawą Erwina Romla, kultowego Lisa pustyni, którego też już Wam przedstawiliśmy w jednym z odcinków. Po rozszerzeniu strefy wpływów niemieckich aż po granicę Libii z Egiptem, kolejnym krokiem, jaki sobie kultowy generał założył, było zdobycie Aleksandrii, bardzo ważnego, wręcz kluczowego miasta. Portowego. A czemu Aleksandria była taka kluczowa? Bo to właśnie tam trafiały dostawy broni, jedzenia, generalnie wszystkiego dla walczących w Afryce Brytyjczyków. Gdyby udało się zdobyć miasto i odciąć wroga od dostaw, no to Brytyjczycy w Afryce długo by nie pociągnęli. Brytyjczycy oczywiście doskonale o tym wiedzieli i ściągnęli do Aleksandrii tyle dział przeciwlotniczych, ile tylko mogli, ale nie były one w stanie skutecznie bronić miasta przed regularnymi nalotami niemieckich bombowców, które już się rozpoczęły. I co w takiej ciężkiej sytuacji, wobec wizji być może nawet utraty całego kontynentu na rzecz hitlerowców, postanowili zrobić Brytyjczycy? Jak dziwnie by to nie zabrzmiało, stwierdzili, że zaufają magii. Czyli magia istnieje? Nie, ale od początku. Pewnego dnia major Jeffrey Barkas dostał rozkaz, po przeczytaniu którego większości ludzi pewnie ścierpłaby skóra, bo brzmiał mniej więcej: proszę ukryć port w Aleksandrii. Fakt, zadanie ciężkie, ale Barkas nie spanikował. Między innymi dlatego, że po pierwsze był szefem wojsk maskujących w regionie, a po drugie. Był przed wojną producentem filmowym, więc miał już pewne doświadczenie w naginaniu rzeczywistości. Jednakże wiedział, że sam nie da rady i zaczęło się zbieranie ekipy, jak w jakimś Oceans 11. Major Barkas od razu wiedział, z kim najbardziej chciałby współpracować przy tej gigantycznej operacji ze swoim starym kumplem Jasperem Maskelinem. Oho, kumoterstwo, prawda? Nic z tych rzeczy. Maskelin miał naprawdę dobre kompetencje. Przed wojną był iluzjonistą. Fakt był trochę dziwny, bo jak go brali do wojska, inaczej jak się zgłaszał do wojska, to zarzekał się, że użyje przeciwko Hitlerowi magii. Oczywiście nikt mu nie uwierzył, no ale każdy rekrut się liczył, więc go wzięli. Najważniejsze jednak było to, że był obłędnie kreatywny i znał ludzi z branży, podobnie kreatywnych co on, więc dalsza rekrutacja poszła już z górki. Generalnie to właśnie Jasper Maskelin został tak faktycznie głową tej całej wielkiej operacji, która wielu by pewnie przeraziła, ale nie jego i jego kumpli iluzjonistów, scenografów i innych artystów różnej maści, z których stworzył swój sztab. Panowie stanęli pewnego dnia na urwisku i zobaczyli rozciągające się przed nimi ogromne portowe miasto. No, jak to ukryć? Panowie stwierdzili coś. Po czym można poznać ludzi doświadczonych życiowo i generalnie światłych? To trzeba usiąść na spokojnie. Tak też zrobili. Usiedli sobie wieczorem w kwaterze i stwierdzili, że zacząć w ogóle rozmyślania muszą od zapoznania się z niemiecką taktyką. Ta była zresztą dość prosta. W ciągu dnia praktycznie nic się nie działo, natomiast w nocy pojawiał się najpierw samolot prowadzący, który zrzucał kilka bomb zapalających. Te bomby nie miały za zadanie wyrządzić jakichś potwornych szkód. To były tylko znaczniki dla bombowców, które pojawiały się chwilę później i to one robiły prawdziwą masakrę. Następnie spojrzeli sobie na rozłożone na stole mapy okolicy i wtedy ich olśniło. Wcale nie trzeba chować Aleksandrii, wystarczy ją przenieść i to też nie przenieść faktycznie, tylko tak, żeby przeciwnik myślał, że jest w innym miejscu. No, innymi słowy, typowa iluzja. Ja wiem, że brzmi to w tej chwili niedorzecznie, ale za moment wszystko będzie jasne. Kluczowe okazało się to, że zobaczyli, że parę kilometrów dalej jest zatoka z bardzo podobną linią brzegową do tej linii brzegowej Aleksandrii, a jeszcze jak się nad nią leci w nocy i trzeba uważać na Ustrzał dział przeciwlotniczych, no to naprawdę można ją uznać za wręcz identyczną. Plan był zatem taki, że w tejże zatoce wybuduje się atrapę Aleksandrii. Nie musiała być idealna, bo miała przecież udawać miasto tylko w nocy. Na sygnał zgasną światła w prawdziwej Aleksandrii i zapalą się parę kilometrów dalej. Wznieci się też parę pożarów, które będą udawały bomby zapalające. I to wszystko sprawi, że bombowce Luftwaffe przelecą nad prawdziwą Aleksandrią i zrzucą swoje bomby parę kilometrów dalej. Plan? Teoretycznie banalny, ale do jego realizacji potrzeba było jeszcze kilku genialnych pomysłów, wielu osób, i to wielu osób świetnie zgranych. Prace zaczęto od utajnienia projektu. Dostęp do budowy miasta Atrapy miało z 200 sprawdzonych osób i w ten sposób zminimalizowano, jak tylko się dało, możliwość infiltracji tego projektu przez wrogich szpiegów albo wygadania się tymże szpiegom przez ciekawskich lokalsów. Bardzo ważne było też to, żeby każda z tych makiet była możliwie realistycznie oddana, ale nie jeśli chodzi o architektoniczne kwestie, tylko o Oświetlenie, żeby to z góry wyglądało faktycznie jak miasto, które spodziewa się na lotu, żeby nie było rozświetlone bez trosko, tylko tak delikatnie, acz widocznie. I oszczędne, ale widoczne z góry źródła światła umieszczono też na palach wbitych kawałek od brzegu. Te źródła światła miały udawać okręty. Skoro już jesteśmy przy oświetleniu, to całą instalację pociągnięto przy uwzględnieniu oryginalnych planów z Aleksandrii i połączona była szeregowo. Czemu? Żeby można ją było natychmiast odpalić całą, nawet latarnię morską, podrobiono w sposób, można powiedzieć, idealny czyli skutecznie i tanio. W jaki sposób? Na pale wbite położono Płytę z dykty, i na tej płycie umieszczono reflektory ciężarówki włączane i wyłączane mechanizmem zegarowym. Patrząc na to z góry, faktycznie wyglądało to jak obracający się reflektor latarni morskiej. No dobra, ale czy znalazł się ktoś, kto podczas tego całego planowania przytomnie rzucił coś w stylu. W porządku, chłopaki, ale. Czy to przypadkiem nie będzie tak, że jak następnego dnia nadlecą niemieckie samoloty zwiadowcze i piloci zobaczą, że mimo ostrego bombardowania Aleksandria stoi sobie, jak gdyby nigdy nic, no to się Niemcy nie szczają, że zrobiliśmy ich w wała i już nie dadzą się następnym razem tak strasznie nabrać? Na szczęście ktoś to pytanie zadał i poczyniono odpowiednie plany. ściągnięto do miasta tony gruzu i papierowe atrapy cegieł. Ułożono to w ten sposób, że wyglądało to z góry jak zbombardowane, zawalone budynki, ale na razie przykryto to plandekami. Ściągnięto też dla spotęgowania efektu wraki samochodów, ale to nadal nie wszystko, bo przygotowano też ogromne płachty takie z brezentu, na których namalowane były leje po bombie. To wszystko czekało na sygnał dyrygenta Maskelina. Z tym jednak trzeba było się jeszcze przez moment wstrzymać, bo należało rozwiązać jeszcze jedną kwestię, chyba najbardziej ryzykowną, bo przecież niemieccy piloci nie byli kretynami i od razu by się zorientowali, że coś jest nie tak, jakby nadlecieli nad miasto, zaczęli zrzucać bomby i nikt by do nich nie strzelał, albo jeszcze gorzej, gdyby zostali ostrzelani z pozycji parę kilometrów dalej, no, momentalnie by się zorientowali, że to tam jest Aleksandria, a to jest jakaś zmyła i cały misterny plan, wiadomo. Toteż ku przerażeniu obrony cywilnej część dział przeciwlotniczych przeniesiono do udawanej Aleksandrii, a załogi obsługujące w tej prawdziwej Aleksandrii pozostawione działa otrzymały rozkaz niestrzelania do wrogich samolotów. No chyba, że te odkryją fortel, no to wiadomo, ale bez wyraźnego rozkazu mają siedzieć cicho. Jak więc widzicie, przygotowano się najlepiej jak się dało w stosunkowo krótkim czasie, ale nadal było to wszystko cholernie ryzykowne. Niemniej jednak ryzyko trzeba było wreszcie podjąć. Maskelin i jego kumple od wojennej magii zasiedli w tej prawdziwej latarni morskiej i czekali. Stresowali się? Sam Maskelin twierdził, że absolutnie się nie stresował, ponieważ jeżeli tylko wróg wykryje, że to zmyła, to natychmiast ostrzela latarnię morską, a martwy się przecież nikomu nie będzie musiał tłumaczyć. Więc luz! Czy tak było faktycznie, czy się tylko potem popisywał? Nie wiadomo, w każdym razie wreszcie padł komunikat. Lecą Niemcy. Samolotami. W każdym razie mistrz ceremonii najpierw kazał wyłączyć światła w prawdziwej Aleksandrii, a później jednym pociągnięciem dźwigni zapalił światła w mieście Atrapie, ale też tylko na chwilę, bo była taka procedura, o której doskonale wiedzieli też Niemcy: że w mieście, które lada moment spodziewa się nalotu, odcina się prąd. To też zapalono światła tylko po to, żeby niemieccy piloci złapali kurs na udawaną Aleksandrię, a później zatokę znowu spowiły ciemności. Udało się, jak najbardziej. Bombowce Luftwaffe przeleciały nad prawdziwym miastem portowym i zaczęły zrzucać bomby parę kilometrów dalej. Sukces? Na razie tylko połowa. Bo jeszcze trzeba było Niemców utwierdzić w przekonaniu, że świetnie im to bombardowanie poszło. To też w mieście atrapie zaczęto odpalać ładunki wybuchowe, które wcześniej przygotowano, zaczęto wzniecać pożary, a w tym samym czasie w prawdziwej Aleksandrii ekipy zrywały plandeki, odsłaniając przygotowane wcześniej udawane gruzowiska. Inne ekipy rozkładały prezent udający leje po bombie. Stylizowano Aleksandrię na zbombardowaną, a jak odleciał ostatni niemiecki bombowiec, to trzeba było jeszcze. Zakopać leje po bombie w mieście atrapie i naprawić makiety, żeby były gotowe na kolejny nalot. A to wszystko przed świtem! Udało się? Jak najbardziej. Zero przypału. Niemcy nie zorientowali się, że bombardowali atrapy parę kilometrów dalej. Mało tego! Nie zorientowali się osiem razy z rzędu. Przez osiem kolejnych dni i nocy byli robieni w wała. Dzięki genialnemu pomysłowi i tytanicznej pracy ekip technicznych, Niemcy przez kawał czasu nie mieli pojęcia, że uczestniczą w wojennej iluzji. Oczywiście, wcześniej czy później by się zorientowali, ale z pomocą przyszło szczęście. Niemcy przestali się interesować tak bardzo Aleksandrią, ponieważ najważniejsza okazała się wtedy batalia ze Związkiem Radzieckim. Całe dywizjony bombowe zaczęto przenosić również z Afryki właśnie na front wschodni, a Aleksandria została uratowana w kluczowym momencie i jeszcze przez lata to właśnie tam docierały setki ton niezbędnych dla Brytyjczyków dostaw. Kilka lat później Niemcy znowu zostali zrobieni w Bambuko, ale nie tylko przy okazji operacji Fortitude, o której już wam kiedyś opowiadaliśmy. Od lat w jej cieniu pozostaje podwójna zmyłka w czasie operacji Dragon. Generalnie chodziło o to, że po stworzeniu frontu na północy Francji alianci stwierdzili, że dobrze by było stworzyć jeszcze jeden, tym razem na jej południu. Niestety te plany bardzo szybko wyciekły i to w takiej skali, że cywile gadali o tym w knajpach. Czy Churchill się wściekł? Początkowo pewnie tak, ale szybko stwierdził, że nie ma tego złego, skoro Niemcy spodziewają się ataku. To trzeba to wykorzystać i zmylić ich co do miejsca uderzenia, tak, żeby odsłonili dzięki temu wąski kawałek lazurowego wybrzeża na wschód od Toulonu. W ten sposób będzie można względnie łatwo dotrzeć do Marsylii. Główną operację zaplanowano na noc 14 na 15 sierpnia 1944 roku. No i ewentualnie jeszcze można dodać, że na ranek 15 sierpnia, bo się zaraz ktoś przyczepi, że główne działania desantowe podjęto w godzinach, które się powszechnie definiuje już jako ranek, a nie noc. Nieważne, bo zmyłki, które nas interesują, zaczęły się właśnie w nocy. Zaczęło się od nalotu, bardzo precyzyjnego nalotu na Marsylię i Toulon. Precyzyjnego dlatego, że alianccy piloci musieli bardzo uważać, żeby ostała się przynajmniej jedna niemiecka stacja radarowa w regionie. Niby, że przypadkiem, ale tak na serio, była ona niezbędna, żeby o drugiej 2.15 Niemcy mogli sobie pomyśleć, hu, jakie to szczęście, że się ten radar ostał, no i radiostacja też, bo dzięki temu widzimy, że jakimś cudem do zatoki LaSjota wpływa aliancka flota. Tymczasem. Daleko było do floty temu, co tam pływało. Konkretnie był to jeden niszczyciel i 15 mniejszych łajp, ale dzięki trzem ciężkim bombowcom Rafu, Niemcy byli przekonani, że to, co płynie w ich kierunku, to jest zdecydowanie większa flota. No i te okręty najpewniej są też lepszej klasy czemu, bo te bombowce zrzucały nad niby flotą tak zwane okna, cienkie paski folii, które zakłócały odczyty radaru. No i w związku z tym Niemcy nie do końca mieli pojęcie, co tam tak naprawdę pływa. No ale przecież od dawna krążyły plotki, że alianci planują uderzenie w tamtych okolicach. W związku z czym Niemcy założyli, że płynie na nich naprawdę realna siła i podnieśli alarm. Z brzegu rozpoczął się ostrzał. Z portu wyszły dwa niemieckie okręty, ale aliancka mikroflota je zatopiła i w ogóle oberwała tylko jednym pociskiem. Umówmy się, nie był to popis niemieckiej obrony, niemniej jednak po jakimś czasie Niemcy i tak ogłosili wielki sukces, bo aliancka flota zaczęła z Zatoki uciekać. Ale taki był plan od początku: narobić zamieszania, odwrócić uwagę i spadać. A w tym samym czasie z lotniska na Korsyce startowało pięć alianckich transportowców. One też robiły sztuczny tłum, zrzucając foliowe paski, To też Niemcy nie do końca wiedzieli, jaka będzie skala nalotu, ale jeszcze bardziej przerazili się, jak o 3.49 zobaczyli, że z samolotów ani chybi wyskakują spadochroniarze. Setki, jak nie tysiące aliantów, leciały na nich z nieba. No to już nie były przelewki. Natychmiast wysłano tam ekipę grenadierów, którzy wpadli na miejsce usłane setkami spadochronów i rozpoczęła się wymiana ognia, to nie jest... Jest dobre określenie bardziej ostrzał, bo alianci nie odpowiadali, i chyba już wiecie, do czego to zmierza. Kiedy przerwano ogień, Niemcy podeszli bliżej, żeby zobaczyć, co się dzieje, i wtedy zorientowali się, że ze spadochronami spadły setki gumowych manekinów w mundurach. W sumie nie tylko w mundurach, miały też hełmy, elementy wyposażenia. Nie ma się co dziwić, że niektórzy bardziej ciekawscy Niemcy postanowili się przyjrzeć temu jeszcze bliżej. I to była ostatnia rzecz, jaką w życiu zobaczyli, bo jeszcze się okazało, że manekiny były zaminowane. Oczywiście większość niemieckiej ekipy wysłana do. Odparcia Desantu przeżyła, ale nie chodziło o to, żeby ich ubić, tylko żeby ich odciągnąć, i to się udało. A w czasie, jak część niemieckiej ekipy była zajęta odpieraniem ataku niby floty, a jeszcze inna część walką z niby spadochroniarzami, zgodnie z planem, na osłabioną Rivierę dopływał. Prawdziwy desant, który dzięki podwójnej zmyłce napotkał tylko na symboliczny opór, a po kilkunastu dniach Marsylia była już odbita z niemieckich rąk. Można śmiało powiedzieć, że w obu omawianych dzisiaj przypadkach kluczowy okazał się świetny pomysł, co pozwoliło aliantom zaoszczędzić nie tylko tysiące ludzkich żyć, ale też gigantyczne pieniądze, które na pewno pochłonęłyby takie konwencjonalne działania wojskowe. A dzisiaj można narobić krzywd jeszcze mniejszym kosztem. Wystarczy wcale nie jakiś bardzo drogi komputer z dostępem do netu i ktoś podobnie kreatywny co Jasper Maskelin, tylko że z zakresu programowania i już możemy mieć ciepło. Wystarczy jeden niezabezpieczony mail, z którego haker wyciągnie naszą tożsamość i później na przykład narobi głupot w necie. I będzie nas szantażował, albo po prostu zrzuci na nas odpowiedzialność. Wystarczy kilka niezabezpieczonych maili i może się okazać, że konkurencyjna firma posiada już plany naszej firmy. Albo na przykład, że wrogi wywiad wykradł nasze rozmowy z przełożonymi, jak na przykład jesteśmy politykiem albo wojskowym. Nieważne czym się zajmujecie, zawsze warto się zabezpieczyć przed wykradnięciem danych, co na szczęście też nie kosztuje fortuny. O czym możecie się przekonać, klikając w link w opisie naszego filmu. On przeniesie was na stronę, na której możecie nabyć pakiet NordVPN, który zabezpieczy wasze dane, nawet na sześciu urządzeniach, tak, że żaden buc ich nie wykradnie. A dodatkowo Nord umożliwia oglądanie treści niedostępnych u nas, a dostępnych na przykład w Egipcie. Mało tego, z naszym specjalnym kodem, poza ogromną zniżką, dostaniecie też dodatkowe 4 miesiące gratis. Koniecznie sprawdźcie NordVPN. Opłaca się, bo licho nie śpi, a my widzimy się niebawem.